Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, o Królu Izraelski, Hosanna na wysokości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy niedzielę palmową męki Pańskiej, triumfalnej wjazd Chrystusa do Jerozolimy, trwa już od IV wieku. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą, pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Poświęcenie Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. Boga naszego w palcie wszystkie ziemie, daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy zbliżali się do Jerozolimy, do Betfage, Betanii, na górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je, przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa, zarzucili na nie swe płaszcze, a on,
wsiadł na nie. Wielu zaś stało, słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na pola. A ci, którzy go poprzedzali, którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokości. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzeszę, którą uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Bieda Króle Pan Jezus cichy do Jerozolimy. Hołd mu składa lud pobożny, jego lud rodzimy. Hosanna, Hosanna, Wysoki. Na najświętszą ofiarę za twoją okazję między Markowskiego Przeświata Grygoriańskie. Wszechmogący wieczny Boże, a widać ludziom przykład pokoju do nas radowania, sprawiłeś, że nas Zbawiciel przyjął ciało poniósł śmierć na krzyż. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział Jego zmartwychwstania. Niech Pan